wspaniałego. Na swojej drodze na hali w Karczewie spotkałam prawdziwego Chucka Norrisa. Przyjechał do nas specjalnie ze Stanów. Witam serdecznie. Hello. Hello. Jak się Chuckowi podoba u nas w Karczewie na hali? No, jestem dopiero jakąś godzinkę, ale ciekawie. Myślę, że będzie jeszcze ciekawiej. A jak się tam... publiczność? Publiczność dopisuje, natomiast jeszcze chyba nie jest wypełniona po brzegi. Może jeszcze nie wiedzą, że prawdziwy Chuck jest u nas? No, być myślę, że już wiedzą. A głowa ma bredzi, a myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie, niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Z perspektywy publiczności spotkałam tutaj bardzo przystojnych i uśmiechniętych mężczyzn, którzy powiedzą mi, jak się bawią, jak się podobają występy. Jest świetnie, liczymy na jakieś pozytywne licytacje, żeby coś w końcu wygrać, nie? Za dzieci. Aha, czyli chcecie licytować, tak? Chcemy licytować. A co byłoby, jaka rzecz ciebie by interesowała? Koszulka piłkarzy Legii. Wszystkie występy są bardzo fajne. Każdy jest inny, tak, prawda? No i zabawa jest bardzo przednia. Krystian Herba jest naszym gościem już po występie. Jak wrażenia? No, jak zawsze w Karczewie super. Ja tu co prawda jestem dopiero drugi raz. Mam nadzieję, że nie ostatni, ale jak zawsze było fajnie. Fajnie. Jak publiczność? Energia w porządku? Wszystko jak najbardziej w porządku. Trochę się o siebie bałem, bo ostatnio byłem chory, jeszcze jestem na antybiotykach. No i powiem szczerze, że po pierwszym występie no trochę kręciło mi się w głowie, bo to jednak spory wysiłek, ale teraz już było troszkę lepiej, także pewnie wrócę szybciej do zdrowia, dzięki wam. Wystarczy odrobina nadziei, pozytywne myślenie, wszystko odmieni. Wystarczy odrobina nadziei, pozytywne myślenie, wszystko odmieni. XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na hali w Karczewie powoli dobiega końca. Za nami wiele cudownych występów, wiele cudownych artystów, wspaniała publiczność i wiele emocji. Dziękuję bardzo, zapraszam do Otwocka zobaczyć, co się dzieje u Przemka Skoczka. Pozdrawiam, Ola Garwolińska. Nikt o ciebie się nie troszczy, nie. Nie myśl, że nikt o ciebie nie dba. Wiem, że nie wszyscy wolontariusze jeszcze dotarli, ale możemy spróbować jakoś tak wstępnie podsumować dzisiejszy finał. Możemy bardzo wstępnie. Połowa prawie już się rozliczyła. Ostatnią informację to było 89 osób. Jest godzina w pół do ósmej, więc jeszcze półtorej godziny mamy czasu. Ostatnia cyfra przy tych 89 osobach to było 39 prawie tysięcy, także jesteśmy w połowie tej kwoty, myślę. A końcówka zawsze jest dobra, także myślę, że będzie dobrze.